Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. W tym tygodniu w Zgorzelskim Multikinie w piątek premierowo będzie można zobaczyć Intruz, Film Intruz jest gatunkiem pomiędzy thrillerem a science fiction. Opowiada o przyszłości, w której panowanie nad Ziemią przejął niewidzialny wróg. Ludzkość została opanowana przez najeźdźców. Ciała są jedynie siedzibą dla dusz intruzów. Pomimo tego, że dusze te z natury są łagodne, pozbawione są uczuć. Wagabunda, czyli bardzo doświadczona istota, zostaje umieszczona w ciele Melanie. Wagabunda musi poznać wspomnienia dziewczyny i dzięki niej dowiedzieć się, gdzie jeszcze są wolni ludzie. Zadanie okazuje się niełatwe, ponieważ Melanie jest bardzo silną osobowością. Z czasem Wagabunda zaczyna sama coś odczuwać. Obie postanawiają wybrać się na pustynię i szukać ukochanego mężczyzny. It's important you stay in control of this host. Melanie. You found us. Us? I'm waking up to ash and dirt. It's one of them. It's still her body. Down on our heads. You don't know what I've been through to find you. You'll have to trust me. I'm waking up. Do you pity the humans? I miss everything about her. I gotta know. Is Melanie in there? This is war. Krudowie 3D. Dzisiaj opowiem wam uroczą bajeczkę. Krudowie 3D to kolejny film animowany, który oglądać mogą zarówno ci młodsi, jak i ci starsi. Film wyreżyserowany został przez Chrisa Sandersa i Kirka D'Amico. Akcja toczy się w czasach prehistorycznych. Pozycja króla łowców zostaje zagrożona w momencie, kiedy pojawia się istny geniusz, który właśnie odkrył rewolucyjny wynalazek, jakim jest ogień. Umarła! Tak po prostu? Tak. A. Czy ja doczekam happy endu? No dobra, tato, już nigdy nie zrobię nic nowego. I o to chodzi, synek. Moja rodzina przetrwała, bo tata bez przerwy powtarzał: nigdy nie wychodźcie z jaskini. Nie mieliśmy okazji, żeby poznać inny świat, a nie wiedzieliśmy, że nasz świat wkrótce się zmieni. Ej, złaź stamtąd! Do jaskini! Już! Uwaga! A! O! Widzieliście coś takiego? To piękne! Szybko! Krudowie. Spring Breakers. Where's the money?
To film opowiadający o czterech młodych dziewczynach. Ciąg imprez i nieograniczonej niczym fantazji sprowadzi je w końcu na drogę bezprawia i pełnej rozpusty. Jest to bezlitosna satyra na młodość, przypadającą na czasy popkultury. Film drwi z obecnej w teledyskach gangsterki i wyobrażeń na temat seksu w mediach. Who are you? My name's Aileen. Why are you here? I saw y'all in there. They like nice people. Come on, y'all. Why acting suspicious? I knew y'all was special from the moment I saw you. It's written on your faces. Because I just have a really, really bad feeling about this. Let's cause some trouble now. Break, break, bitches! I got my dark tanning oil. Lay out by the pool. This is the American dream, y'all. Spring break. Y'all wanna die tonight? Spring break. Sit down! You're scared, aren't you? Spring break forever. Spring break forever, bitches. My loneliness is killing me. I układ zamknięty. Układ zamknięty to polski film z popisową rolą Janusza Gajosa. Przedstawiona jest historia trzech właścicieli rewelacyjnie prosperującej spółki. Sen się kończy, kiedy mieszają się urzędnicy. Będący w zmowie skorumpowany prokurator i naczelnik Urzędu Skarbowego doprowadzają do aresztowania mężczyzn pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Telefony są na podsłuchu, CBA, węszy wszędzie. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. Przedstawić, kim pan w ogóle jest. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty. Zapraszamy do Multikina. Prace nad animowanym filmem o kontrowersyjnym malarzu Wincencie van Goghu dobiegają końca. Z inicjatywą nakręcenia filmu wyszła nauczycielka pani Karolina Prusiecka, która w zeszłym roku przeszła specjalistyczny kurs w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Ja uczestniczyłam w sekcji, która robiła filmy animowane i tam w ciągu tygodnia przekazano nam takie podstawowe umiejętności do zrobienia animacji poklatkowej. Pomysł wykorzystania postaci słynnego malarza pojawił się spontanicznie, jednakże zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zaangażowani w projekt przyjęli go za probatą. Jest to postać jak najbardziej rozpoznawalna, znana uczniom. Znaliśmy już biografię tego malarza. Więc łatwo było nam przygotować storyboard. Scenografię do filmu oraz plastelinowe figurki i rekwizyty wykonali uczniowie uczęszczający na kółko plastyczne w ramach projektu Dołącz do najlepszych. Jest to proces bardzo czasochłonny i z tym materiału będziemy mieli z tego tylko około 2 minuty 20 sekund. Osoby biorące udział w produkcji poświęcili na to swój wolny czas. Prace trwały 40 godzin około, jeszcze nie są skończone. Obecnie właśnie kończymy go i niedługo ujrzy światło dzienne. Program szkolny wymaga od nauczycieli pewnych działań związanych z filmem. W tym jednak konkretnym przypadku nie trzeba było nikogo namawiać do działania. Premiera filmu zaplanowana jest na 12 kwietnia tego roku.
To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Stacja Kultura w przyszłym tygodniu.